Wiesz, Siedźminie źle o tobie gadają. Nie zapomnę, co dla nas zrobiłaś. Naprzód! Dumasz, że to prawda, ale staliście się przekonać. Co tu się stało? To akurat to nie będzie problem. Super broń. Warto się tu rozejrzeć. To tu za rzeź musiała się stać. Wszystkich ludzi? Wy dupcyli mocno. Tak srogo. Wszystkie ciała martwe w jednym miejscu.
Chwilę poczekajcie, idę zapalić światło. Nie chce mi się nic, naprawdę, a jeszcze wyjściówkę mam później. Aha! Nie lubię autokadów, inwertorów i wszystkich innych zwierząt. Trzeba było... Dwa razy siły ataku i tu lecimy. Co za zadanie robimy? Czemu tu nagle 36 jest? Się tak dziwnie złożyło, że ten zaklinacz słów jest w takim specyficznym miejscu. Gdzie dookoła pełno znaków zapytania, ale pierw pójdziemy do tego kupca. Może jest w stanie cokolwiek od nas odkupić. Czy ten kupiec w ogóle funkcjonuje? Idzie tu. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Coś tam ma, nie za dużo, ale ma. No dobra, resztę komu innemu łapniemy. Ten elfik miał dużo, nie? Tu jesteśmy teraz tak, pójdźmy do tych znaków zapytania, bo one tu w ogóle z dupy są. Wieś położona nad jeziorem, pewnie obławiają ryby cały czas. Kusole. To tak można. Ale nykerów jest. Pokaż co umiesz. Jeszcze ktoś? Nekery wykopują się na powierzchnię. Dlaczego nie czerwony? Ale teraz zbarzywiłem, nie? Thank you.
Słuchajcie, czy ja się tu męczyłem, żeby pokonać o wiele silniejsze, rzekomo o wiele silniejsze ode mnie potwory, a te tutaj... Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Ale w ogóle jak to działa? Przecież ten eliksir... Aha, dobra, ja już rozumiem jak on działa, on będzie do dupy dla mnie. Chyba jednak jaskółka na dole. Oj, świetnie, miasto znów tętni życiem. Co to było? Szanse na podpalenie. Tu jeszcze jest coś, co będzie wymagało mojego ratunku. Coś tam. To chodźmy. Po co, Geralt, miałeś zrobić to? Z godziny daleko nie zaszedł. Ale zajebiście tak mieszkać jak oni tutaj, nie? Jeziorko, czysta woda. Bez czerwonych mutagenów. Ja mało wytrzymuję, bo ja wytrzymuję tylko jeden eliksir naraz. A w tą stronę miałem iść, dobra. Gdzieś tu trzeba wejść. Aha. Jak ja to zrobiłem? Co to było za kombo? Co to było za kombo?
Sprawdźmy nasze mutageny. Jeden czerwony taki, jeden taki, także teraz nawet są potrzebne trzy, także musimy jeszcze jeden taki wyrobić i będziemy mogli zrobić jeden wielki, ale lepiej sobie ten zostawić, żeby później go tu ułożyć, jak już osiągniemy poziom. Choć nie wiem. Nic dziwnego, że jakiś tam wieśniak nie mógł sobie z tym poradzić. Zresztą było kilka upiorów wysokiej rangi. Najebawszy trzeba ją. I to teraz porządnie. A co to robi to trofeum? Dodatkowe złoto. Czyli gówno. To jest jako przeklęty? Nie, to jest 100% upiór. Trafiłem za pierwszym razem, ja? Myślałem, że będzie ciężej. Ktoś przeklął swoją matkę, tak? A, nie chcę mi się tego czytać za bardzo. A czy to nie jest tak też, że mi się nie chce, że to jest jakieś takie spowodowane moim lenistwem, czy tym, że to jest nieciekawe? Po prostu nie mam czasu za dużo. A ten wywar z Eklimy to trzyma. Ciekawe, czy jak zrobię sobie taki medytację godzinę, czy on dalej jest? A nie, to trzeba go załadować, bo on bardzo długo trzyma. Zostawić go sobie. I wszystko. Witaj, nieznajomy. Masz ochotę na chwilę rozmowy? Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństw, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. Ho, 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 ho. Kadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem.
bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Dobra, zacznijmy od handlu. Fajne rzeczy. Ale to kiedy indziej kupię. Ja tu mam jakieś ciekawe. Tego ja chyba nie będę sprzedawał. Chyba, że to się okaże jakimś zwykłym gniotem, co wszędzie jest. No to sprzedam. Co, nie ma na więcej? Szmaragdy i diamenty chciałbym ci dać, ale cię na nie nie jest stać. Coś takiego. Taka piosenka była kiedyś. Powiedz, podoba ci się nasze rzemiosło? Nawet bardzo. To nic w porównaniu z tym, co mógłbym ci zaoferować, gdybym nie stracił moich schematów rzemieślniczych. Co się z nimi stało? Podróżowałem z przyjaciółmi, gdy zaskoczyli nas bandyci. Schematów mi nie żal, ale w napadzie zginął jeden z naszych. Spróbuję odzyskać twoje schematy, jeśli to możliwe. Godne króla będą przedmioty, które powstaną dzięki zawartym w nich wskazówkom. Gdzie zostałeś napadnięty? Przy skrzyżowaniu traktów, niedaleko. Ja słabo znam okolice. Nie potrafię dać ci dobre wskazówki. Na północ stamtąd był jakiś zrujnowany duży dom. Poradzę sobie. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są rącze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Może niepotrzebnie kupowałem te juki. Dalej, Płotka, dalej! Hej! O! O Jezu, myślałem, że ten wyścig krótszy będzie.
Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Dziwnie uszy się ruszają, nie, tym koniom? Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Dobra, to narazka.